Łukasz Piasecki, radny Rady Miejskiej Grudziądza. Mhm. To jest kolejna rocznica tutaj zakończenia tej II wojny światowej. Co jest najważniejsze w tym, żeby upamiętniać ten czas i tutaj pamiętać o tej historii? Panie redaktorze, przede wszystkim czyn zbrojny polskiego żołnierza. Trzeba pamiętać, że polscy żołnierze walczyli w zasadzie na wszystkich frontach II wojny światowej. Przelewali swoją krew. Byli bardzo aktywni w wyzwalaniu Europy Zachodniej. Wystarczy tutaj wymienić chociażby generałów Maczka, Andersa, Sosabowskiego. Więc trudno byłoby dzisiaj nie przyjść pod pomnik i nie uczcić tamtych wydarzeń. No a na co dzień w jaki sposób możemy upamiętniać takich bohaterów? Znaczy, ja przede wszystkim myślę, że edukując młodzież w szkołach, myślę, że to jest podstawa, żeby dzieci i młodzież pamiętali o naszych bohaterach, znali co przynajmniej podstawowe fakty z czasów II wojny światowej. Jeżeli już mówimy o faktach, to na pewno warto wspomnieć, że inaczej świętowała Europa Zachodnia wyzwolenie, a inaczej na pewno Europa Wschodnia, w tym Polska, dlatego że trzeba bardzo mocno podkreślić, że Polska znalazła się pod okupacją sowiecką. Tak? To było takie przejście z jednej okupacji, czyli z niemieckiej, w okupację radziecką. Niemniej wydaje mi się, że właśnie dla upamiętnienia etosu polskiego żołnierza należy o tej rocznicy pamiętać, o 8 maja. Myślę, że bardziej kontrowersyjne byłoby to, gdybyśmy świętowali 9 maja, wtedy kiedy świętują Rosjanie. My podkreślamy przede wszystkim właśnie ten etos, heroizm i poświęcenie polskiego żołnierza na wszystkich frontach II wojny światowej. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Temu zakończyła się II wojna światowa. W uznaniu licznych zasług pana składam na pana ręce pokorne cztery wyrazy wdzięczności, że dzięki takim jak pan żołnierzom różnych formacji zbrojnych pokonanie niemieckiego barbarzyństwa stało się możliwe. Jest pan jednym z tych, którzy ocalili polskość przed zagładą. Niech to uhonorowanie będzie wyrazem naszej czci i szacunku dla niezłomnego obrońcy i wyzwoliciela polskiej ziemi, dla wiernego jej żołnierza i zasłużonego kombatanta. Jeszcze raz bardzo dziękuję za to, co pan przyniósł dla naszej